kolejna uczestniczka Rolnik Szuka Żony wzięła ślub. Jej suknia wzbudziła sensację. Radosne wieści z Rolnik Szuka Żony. Po ślubie młoda para wybrała się na kawę i pochwalili się ślubnymi obrączkami. Panna młoda zaskoczyła różową suknią ślubną. To już kolejny ślub uczestniczki Rolnik Szuka Żony w tym sezonie. W pierwszym tygodniu sierpnia odbyły się aż dwie uroczystości. Roxana z 8. edycji Rolnika urządziła huczne wesele, na którym bawiło się mnóstwo uczestników programu, a teraz okazuje się, że dwa dni wcześniej ślub wzięła Ilona z 7. edycji programu, która w randkowym hicie telewizji polskiej walczyła o serce Macieja. Ilona z 7. edycji Rolnik Szuka Żony zdecydowała się na kameralną uroczystość, a po ślubie wybrała się z mężem na kawę i ciasto do kawiarni. Ilona z Rolnik Szuka Żony wzięła ślub. Ilona Tryba wzięła udział w 7. edycji Rolnik Szuka Żony i to właśnie ją wybrał Maciej Kazek, który zasłynął prowadzeniem gospodarstwa z ogromnym czereśniowym sadem. W finale okazało się, że poza kamerami Rolnik prawie nie kontaktował się ze swoją kandydatką i ich relacja zakończyła się w dość napiętej atmosferze. W maju Ilona po raz pierwszy opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z nowym partnerem i niedługo potem poinformowała, że są zaręczeni. Wygląda na to, że para nie zamierzała długo zwlekać ze ślubem i Ilona z Rolnik Szuka Żony właśnie podzieliła się radosną nowiną o ślubie. Wygląda na to, że para zdecydowała się na kameralną uroczystość, a panna młoda zaskoczyła w oryginalnej sukni ślubnej w kolorze pudrowego różu z dekoracyjną górą w białym kolorze. Tego dnia nie mogło też zabraknąć białego welonu i pięknego bukietu kwiatów. Z kolei pan młody prezentował się bardzo elegancko w czarnym garniturze z muchą. Po ślubie młoda para wybrała do kawiarni, gdzie przy kawie i ciastu celebrowali tę wyjątkową chwilę, chwaląc się obrączkami. Pod ślubnymi zdjęciami Ilony z Rolnika nie zabrakło gratulacji od innych uczestników programu. Życzenia młodej parze złożyła między innymi Joasia, Monika z 7. edycji oraz Natalia, kandydatka Pawła Bodziannego. W finale 7. edycji Rolnik Szuka Żony Ilona i Maciej poinformowali o zakończeniu swojej relacji. Wtedy na Rolnika spadła fala krytyki po tym, jak okazało się, że nie próbował nawiązać kontaktu ze swoją kandydatką, którą sam wybrał.